Cześć, Mako, witajcie, z tej strony Kasper i witam was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017 i w końcu powracamy z waszą najbardziej jak dla mnie popularną serią na kanale, a jest to oczywiście seria od zera do miliona i lecimy w końcu z kolejnym już sezonem z tej oczywiście serii. Znajdujemy się na mapie Wschodnia Dolina by Riot Gameplay. Tak, gramy oczywiście na sezonie. I co? Oczywiście mam przedstawię gospodarstwo, bo specjalnie czekałam na wydanie tej mapy, żeby nagrać kolejny odcinek z tej serii, bo tamto mi się zaczęło już trochę nudzić te gospodarstwo. Mapa zaczęła trochę mi się nudzić, a ta jest taka, mówiąc, w ogóle nie składam do tej lubelskiej. A więc lecimy z opowiadaniem po gospodarstwie. A więc tak, damy beczkę do napojenia naszych świń. Tak, świnki mamy. Tutaj mamy rozsiewad nawozu kuna. Nowy nabytek nasz to jest. Kolejnym nabytkiem jest opryskiwać oczywiście też kuna. Tutaj mamy z przednim, żeby tu więcej weszło nam do tego. Dobra, tu mamy gruber z tamtego sezonu. Mamy wały, tak, mamy wały. Co tylko sobie tu półwrota. Okej. Okay. Tamy klasa, dołożyłem mu w końcu nową kabinę, taką nowszą. Żeby to nie była ta stara ta kabina. Teraz jest to niby stary klas Mega 208, czy tam Dominator, jak to tam woli. Ale z nową kabiną, dołożyłem mu nową kabinę. Tutaj mamy przystawkę do kurdy i słonecznika. No bo świnki to musimy mieć takie rzeczy. Dobra, tu zamykamy już i lecimy do kolejnej wiatra, czy tutaj garażu. A tutaj mamy kolejny nasz nowy nabytek. A jest, światło się zapaliło. Weźmy, bo szkoda prądu. Mamy nasz tu kolejny, może nawet tak przychodzi sobie. Mamy tutaj nasz siewnik kuna, 3-metrowy, Espro 3000, jest to siewnik bezorkowy. I no to gdzieś więcej. Tu mamy też Kershera, my tu ładnie powolutku schodzimy. Tu są nasze świnki, proszę bardzo. Tutaj mamy bardzo duży sprzęt, jest to oczywiście kolejny nasz nowy nabytek, a jest to silnik kukurydzy i słonecznika, soi, buraków, wszelakich rodzajów, takich mówiąc, zbóż, kuna oczywiście. Jest to jakiś tam planten trzym. Tutaj to są ten nasz stary silnik dysponownika. Nie sprzedawałem go, bo tu mam coś takie mniejsze, to zostawiłem, nie? Tutaj mamy nowy agregat, mówiąc, Unimax. Bardzo fajny. Łopciożniczek taki 300 kilo naprzód. Dokupiłem nowy pług pięcioskibowy, nowiutki jest. Odmalowany on właściciela, pierwszego właściciela. Tutaj mamy pług pięcioskibowy, oczywiście agromasza. Tak jak mówiłem, był używany. Tu mamy no krajzekę mamy. Tutaj o, pięknie, o, otworzymy. I tu mamy naszą perełkę, mówiąc. Ursus 1224. Coś pięknego. Tutaj mamy naszego piątkę mamy. Tutaj nam została troszeczkę już ją trochę wymalowałem, bo ten kolor był stary. Tu jakoś miałem niebieską, więc ta farba została trochę tam zmalowania. Oj, nie to. Więc pomalowałem tak ładnie felgi. Trochę się nie zmienię, tylko trochę pomalowałem. Lecąc na dom betoniarkę. O, proszę bardzo, widać klimat. Same płyty, które będą prawdopodobnie kładone na gospodarstwie lub będą kładone kostka. Ja się zastanawiam. Jakieś te stare baloty, złom. Mamy rozrzutnik obornika Gilberta Helios 15 na szerokich oponach. Beczka do gnojnicy Forsznita. Tutaj, o, tu wam jeszcze pokażę, bo tutaj nasz główny ciągnik w naszym gospodarstwie. A jest to oczywiście New Holland T685, oczywiście z Rytecha. No tak. Tutaj zamykamy, tu mamy no szambo od krówek. A więc tak, tu mamy naszą ole tu dyszę lesiawino. Przyczepę na baloty. Tutaj trochę pomalowałem tamtą przyczepę na letki. Taki mówiąc bardziej zielonszy kolor. Tutaj mamy taką tą zieleńszą co była. Trochę podmalowałem, a tutaj mamy tą też D46, ale tu trochę już zaniedbałem ją, więc tak zostało. A my tu mamy też przyczepę
Metal Techa, Professional Line DB14 Premium, a tu jest DB14, ale zwykła już. Tu mamy jeszcze też header do kombajnu, 6,9 metra oczywiście. Ładnie odrzewko. Tu ino stoi prasa klasa Rolanta 340R, co wymienię na nowszy, bo tamten trochę się zaczął też psuć ten sprzęt, też wapno. I co, w dzisiejszym odcinku lecimy oczywiście z orką. To ja nie powiedziałam się do końca, ten pługi on to nie do podorywki będzie, a ten będzie orka normalna, tak na głęboko mówiąc, a my będziemy orać na głęboko i nie będziemy żreć podorywek, bo to raczej będziemy robić po żniwach, a my wsiadamy do naszej 24, do ciężkiej mówiąc. Dobra, możemy taczek otworzyć, bo taczek musimy podczepić pług jeszcze. Idealnie tu się zmieści. Masakra. My jeszcze dzisiaj podpinamy sobie Ursusa. A i tu mamy jeszcze oczywiście hola do wyciągania, bo tu trochę mokro w tym roku, już na wiosnę, więc trzeba mieć hol, trzeba być ubezpieczonym oczywiście na wszystkie sprawy. Okej. Podczepiamy. Proszę bardzo, podczepiamy was, proszę państwa. Aha, okej. Okay. Gdzieś tu podmiał, czy oczywiście mamy też szkota, gdzie tu chodziło, o, tu właśnie obita jak szata normalnie. Dobra, Ursus na pełnej będzie z tym pługiem dzisiaj chodził. I teraz kto nie skacze, ten za mula normalnie wam powiem. Ja Marysiek? Dobra, a my lecimy na nasze pole. Trochę musimy pojechać przez mapę, trochę kawałek musimy ujechać. Tak sobie siądziemy blisko. O, jadą. O, no co mi tu kurde, taki nowy pług powinien odwasić. No kurde, słodzą, u tym siada. My musimy uciekać przez tą gospodarkę na nasze pole. Tutaj pięknie. Oczywiście tutaj w powrocie nie otworzymy. Musimy otworzyć całą bramę, o tym siada. Dobra, zamykamy. O, nie, później zamyka. Otworzymy sobie. Kasi, no z tym siodniszka. Ma jak co nie skacze za mule dzisiaj. Możemy pół otworzyć tylko. Wystarczy. To jest trochę większa brama chyba. To nie skacze. Ten za ula normalnie wam tu powiem, mamy z tym Ursusem. Ale my nawet od właśnie będziemy brać z tym siada inny obornik za niedługo, bo jeszcze no nie wyprodukowały tyle obornika, żeby aż tyle mieć go już. Przez to te. Teraz będziemy tu brać od tym siada. To właśnie musimy przyjechać, bo tu już jest prawie, że nasz tutaj są te rejony. Tu ma. O, paszta, znowu ten skazany za mula. Tutaj jest do sąsiada, a ten nasz tutaj, te drzewka jabłoni chyba się nie wiem, to są nasze i to pole, ona się tu zaczyna i to jest nasze. Już. Dobra, my tu no, to na samym końcu może zrobimy. A to za chwilę dopiero zrobimy, najpierw pojedziemy tutaj. Okręcimy sobie pług. Widzicie, to jest mega klimat i mamy około 10-11 pulek, jak się nie mylę, mamy. Okej, prób zdezygnowałem jak na razie, ale tym się nie będziemy przejmować. Chodzi nie o to, one były opłacalne, tylko no albo jedno, albo drugie musiało, no bo ja bym nie dawał rady tyle zrobić. Bo sianokos i to wszystko byłoby ciężko. O kurde, siedzimy. O kurde, siedzimy. No i dupa, musimy już od razu. Po raz pierwszy wjechaliśmy i od razu już kurde mamy w topę. Masakra. To lecimy po naszego New Hollanda i musimy go wyciągnąć. Tu kawałek mamy, więc tutaj przy spole nie chciałam jechać. Przez to tutaj przelecimy. Halo, New Holland, coś tu, nie? Dobra, tu musimy otworzyć całe wrota. Dobra. Nie, ja chcę błotnika przecież. Dobra, wchodzimy.
O, odpalił. Dobra, hol tutaj jest, nie? No dobra, typ, dobra. Wysiadamy. Podczepiamy, chyba nie podczepiamy jeszcze. A teraz i wsiadamy. Zobacz, jak my tu podamy, jak my tu ma nie koksy. Się chyba. Ale ci się kopucik musi być. I chyba nie chciałam na razie jechać, ale czy tak muszę jechać? No i słuchaj, nie mamy, hol jest lepszy, bo przynajmniej nie będziemy musieli się łamać. Jak mi Holand szybko jedzie, to szybko tam dojdziemy do sąsiada. Na nasze pola, ale do sąsiada musimy najpierw dojechać. Tutaj mogliśmy jechać, ale szybciej sąsiada by było tutaj jechać, przyjechać. No tu my jesteśmy dogadani z sąsiadem, my tu taki mówiąc, pomagamy sobie mówiąc, więc... No z tego, że przejeżdżałem się tego gospodarstwa, na razie maszyny ma pochowane, gdzie ona łapał. Jak zahaczyłem? No halo, jak zahaczyłem, jak ja nic nie zahaczyłem, nie rozumiem. Normalnie haczy, no nie robimy dzisiaj. Ale dobra, lecimy. Bo to jest. Tak, poszle widzik. To poleciłem, bo tu nie ma błota, tu pewnie zepsaliśmy. Tu błota nie ma na szczęście. Ale wam powiem, nie źle wam siadł, jak on ledwo co paczka. On ledwo co wjechał w pole i już siedzi. A on... O! Nie holam bokiem. Chyba trzeba jakoś trochę wyjechać. Ciągniki już są brudne, były umyte, były już czyste, fajne. I teraz trzeba tak wyjść, zobaczmy. Nie wiem, czy to jest Nikolan da radę. Dobra, tu przeskoczymy. Olą siadł, bym powiem, masakra. Dobra, pół zostawimy ten. Musimy jakoś to przeorać. Już to wiele przeoraliśmy, to już to na pewno. Tak jak Nikolan też już siedzi, a na pusto, tak? Nie będę się przyciepał się z tym New Holandem. Na lepszy sposób, tak? I teraz powinniśmy pójść, patrz. A, nie mówiłem. Patrz, tak. Przeoraliśmy. I dobra. Dziękuję. My możemy New Holanda, ale tu może na miejsce zostawimy, bo coś czuję, że za chwilę będziemy mieć znowu stopę. Ja. I... Już był czysty ciągnik i znowu jest uwalony. A Ursu też już nie powiem, a puk. Ty. Ja pier, musimy tu jeszcze raz wjechać. No tu nie zaorało, musimy jakoś tak. O, to nie jest Ursu, wam powiem. Jeszcze raz, no nie zaorało. Tylko jak my tu zasadzie będziemy siedzieć. Nawet na pusto, bo tu nawet nie damy rady. No, ledwo co dajemy radę. Chociaż... No dobra, dajemy radę jakoś, ale powoli tylko. Nie chciałem tak robić... No i widzisz. Nie wiem czy on... O, zobacz, on tu mi tu nie zaoruje, ale powinien tu zaorać. Nie rozumiem. Tak, trochę musimy tu podjechać pod tą stronę. Dobra. Kur, jak my tu siedzimy normalnie, mordy dzisiaj. Nie no, wam powiem... no nie gadaj, że się wtopiliśmy tu na max. Ursus mówi, nie, niemożliwe, Polska może, czy to jest, halo. Haliny. Autosave jakby, co? Taki lag był. To ja mam tylko tyle. Tu to będzie masakra do przeorania. Czy tu będziemy jeszcze jechać z Gubergera, czy tu będziemy pewnie jechać jeszcze z tym, że tu będziemy chyba siewnikiem musiać, bo nieprawdopodobnie pszenica albo jęczmień, ale chyba tak. Jak się nie, to tak tu będzie. A więc dobra, mamy prawie 15 minut, a my nawet nie objechaliśmy pola w jedną stronę. Ur, to tu sobie na spokojnie daje radę, więc...
Oramy. No, po prostu pięknie tu jest na tej mapie. Teraz chciałam się przenieść. Od nas też coś taki był, ale... Tu jest ładniej. Trochę tej orki będzie mieli na tych polach, jak się nie mylę. Zobaczmy. Tutaj... Maga zaorania. Też ona nie wymaga zaorania? No to nie. No, okresowa orka musi być włączona i stan nawrzenia 3 ustawiamy. O kurde, dajcie spokój. Jak ja tu będę musiała wszystkie pola przeorać, masakra. Dobra, będziemy orać. Będziemy grać na Curse Playu, tak, będziemy grać na Curse Playu. Będzie nam pomagał nasz pracownik. A my sami tego nie obciągniemy całego. Na przykład ja będę na przykład siał zboże na tym polu. Albo innym, a on na przykład będzie, nie wiem, agregatował czy coś takiego, albo będzie jeszcze orał, no bo tam w zasadzie ponad 10 pól mamy chyba do orki, jak się nie mylę, czekaj co. Na tej części mamy raz, oj, takie tu umiaka szkolimy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć mamy, siedem, osiem, dziewięć, to dziewięć mamy tu, przepraszam bardzo, dziewięć, no to... Jeszcze ponad 8, no powiedzmy 8 i 3 czwarte myślę do zaorania. Tak, tak powiedzmy. Piękny Ursusik, patrz, tak wyglądanie. Wymienię mu lefrektoriony i jeszcze bardziej ładnie się ten. Lepiej się ci od New Holanda wam powiem. Zobaczcie, pierwsze się chciałam tu przenieść. To jest żyźniejsza gleba wam powiem. Zobaczcie. O wiele żyźniejsza to jest gleba niż na Lubelski. Do Lubelskiej mamy 33 km i tam stąd to teraz się patrzę, tam jest Lubelska, więc dużo nie ma, ale było warto wam powiem. Będziemy jechać do lasu jednego razu, pewnie pojedziemy. Mam gdzieś niedaleko. O, no tu nieźle będziemy. Jakby to chyba, jakby ten usług tu ledwo to daje coś znowu radę. No ale zobaczcie, ile mam już zaorane wtedy. Dwa przyjazdy i prawie pół koła mam tego zaorane. Prawie. Ale naprawdę, ciężko, głęboka orka, jeszcze to... O, nie tak mocno. Jest dosyć ciężka i mokra ta orka w tym roku, więc trochę będzie mieć tych top na pewno. No tam się boję, tam w kompanii... Tu się za pierwszym razem tam się pewnie kopię, ale trzeba wszystko skosić jednak, nie? No jak zobaczcie, jak ja takim Ursusom nie daję rady, a takim New Holandem to nie wiem, czy mi w ogóle dawał radę. O, zobaczcie. Tu znów jest letkie błoto, a takie tu letkie tylko jest to. Da się za or. Zobaczcie, 7 na godzinę, 5 pod górkę ma, o, 4 za godzinę. To jest bardzo strony wam powiem. Ale daj radę, tu biegi zmieniamy i lecimy. No dobra, no to lecimy. I właśnie przez to nie chciałem sprzedawać tamtego siewnika, no bo jak będziemy mieć crossplay, to będziemy jeden przykład siali. A on będzie też jednym robił, więc my jesteśmy do tyle do przodu. Tylko tu będziemy musieli też zrobić agregatem jeszcze, więc teraz jest. I duże prawdopodobieństwo jest, że my się tam możemy wtopić. Oni się tam mogą wtopić. To właśnie dla mnie najgorsze, jak nawet jak podniesiemy i odczepimy, to tam to nawet nie wyjedziemy. Wtedy będę musiał jechać specjalnie na przykład, nie wiem, tam z tamtych pól, żeby tutaj przyjechać. Ogólnie. Mamy około chyba 10 hektarów, jak się nie mylę, mamy, więc... Tam te ziemie posprzedawało się, mamy 167 tysięcy, prawie 8. I mamy 15 świn. No dobra, no to teraz tylko, że tu ino przejechać i już stoimy. Jak ja już to widzę, że my tu stoimy. Mam nadzieję, że damy radę przejechać już do błotu, bo nie chcemy kolejnej wtopy. O,
daje radę, bo tu jest z górki, to bardziej daje radę, wam powiem. No, daliśmy radę. No, bo tu było trochę więcej błota w tym jednym miejscu i pierwszy raz ciągnik chyba załapał trochę, ale też ładny opon w tym ciągniku, wam powiem. Są fajne nowiutkie. Dobrze, teraz tu zabieramy ten mały kawałeczek. O kur... Kto nie skacze, ten za mula normalnie pan sobie. Była i nowa wapnowalne, było tak było na skarpce, tak wapnowalne, tak po ramy. Dobra, mordy, widzimy się po krótkim cięciu. Nie, że zabieram sobie ten cały kawałek, tylko po prostu widzimy się po krótkiej już przerwie, bo muszę zrobić jedną też ważną rzecz. Nie chodzi tutaj nic związane z treningiem, tylko o ogólnie. Po prostu musimy zrobić krótkie cięcie. No i widzimy się już. No za chwilkę się będziemy widzieć. Okej, mordeczki, jesteśmy już po krótkim cięciu. My tu oczywiście oramy dalej. Tutaj nie, tutaj nie chcę wsiać. Ja to po prostu przeorał i tutaj po prostu wsiadaj. Albo sadzę. Mój, zadziało się to ciało i to by się sadzało. Szkoda to w ogóle coś siać, bo tu kombajny na 3 razy i co z tego, gdybym tu wolał sad posadzić, żeby tu było takie pole i tyle. Ale tu pod koniec trzeba podjechać, no. To nie, dobra, my tak będziemy po prostu dojeżdżać do końca, bo to się nie opłaca okręcać tego pługa. No po co zasadzie? Jak można i tak, dobra, nie można. Halo. Halina, dziś chciałam zamknąć. Dobra. Trawę trzeba będzie zasiać. Tak, tutaj zasiana ładnie. I to możemy za chwilę zasiać tą trawę tutaj. Tutaj możemy przyjechać za chwilę sam sprzęt, nawet za chwilę przyjedziemy na te pole i porobimy coś wszystko. Tak, o, na raz, dwa. To tak, o. To tak, mordeczki. Ła. Aż waluję się. Ale to myszka ino waluła. Ja podpiłem. Dobra, to my tu ino dooramy. Żeby nam nie zostało. Okej, o. Jak mu przód podnosi, nawet na stycznym tak zasuwamy. Teraz tu możemy się cofnąć i doorać. O! Kto nie skacze, ten zamula. Normalnie. Aż tak, tam nie idzie. Dobra, trzeba okręcić. No, okręca się. W realu się trochę ten pół szybciej okręca. Zresztą tutaj mam, tak jak nieraz mówię, mam tu tą duże gospodarstwo, to wiem, jak on się szybko tutaj okręca. No jak to nie moje pole? Normalnie... No i nie takie szmaciury w nich są. Jak nie moje pole, gościu, moje pole, wypadł z mojego pola. Jak? Jak nie moje, jak moje to jest, halo. I tu skurde mi na 5 km zrobione. Jak nie moje, jak moje. Masakra, to jest po prostu jant. Palony. Mówiąc już, bo... Masakra to jest. Ja pierdolę, nawet nie wjechałem całym pługiem, a już mi wyskakuje się to pole na razie do ciebie.
tam musiała Kingdom Push, bo będę musiała tam tą stronę jechać. A my tu kurde w zasadzie ten holi pojedziemy po Nikolanda i po Ursusa jeszcze jednego. Ewentualnie tu dorobić. Do Jeffka tyle trzeba. Łe, kurwa, nie. Mam mówię, manie, kto nie skacze, ten zamula normalnie, mam tu powiem dzisiaj. Nie, może coś tu zaora. No i po zasadzie jeszcze mamy. Się nie zaorą. Dobra, podnosimy i tu wjeżdżamy. Dobra, my tu tylko widzimy, koguta zgasimy, albo niech będzie na kogucie. Dobra, my tu polecimy do New Hollanda. Okej. Okay. My polecimy szkoda na gospodarstwo. A i po tym bodźcu musimy pojechać powoli. Żeby się nie ześlizgnąć. Kurde, jak ja jestem... Nie po czym, nie muszę jeździć gdzieś przez pole sąsiada, przecież mogę tędy jechać. Masakra. Choć widzisz, jakaś tu droga tylko... No właśnie, tylko tu trochę trzeba naokoło pojechać. Ale dosada... Został inny na zimę. Łe, kurde, jakie to dziury mam. Zacopnę. Wtedy ma to jeździć, bo jest szybko. Ale też nie zaszkodziło, to czak to jest nasze, więc możemy. Też pan nasze, jest to Polak, się nie mylę, to... Jo. No to jedziemy po Gruber. Właśnie ten talerzówka sobie musimy pojechać, tylko musimy najpierw wszystko wystawić to. Będę tu obciągnik podczepić mu. To nie można otworzyć. Okej. Okay. Otwarty. Tak, jakiś tam niech jest pod sprzęt trochę. Żeby był cięższy ten sprzęt. Musimy sobie wystawić ten silny kukurydzy. Niestety można go tu postawić, bo na razie tutaj nie będzie używany. A na razie tu nie będziemy robić. Więc niech może tu się stać. A my tu szybko cofniemy. Podczepiamy naszą talerzówę. Pięknie. Proszę nie da złożyć, nie? Nie. To musimy tu otworzyć i no. Proszę bardzo. Znaczy no wchodzimy już to. Ale dostała tam. Ja właśnie tu bym nie dał tylko oponki na takie jakby z polówki. A tak on dostaje, mi tu na pora wspierać, bo ciepło. Zabawę na wiosnę. Jak już to chyba poza tym, będziemy coś śledzić, chyba jakieś to nasiona w ogóle mamy. Dobra, chyba tu powinno się uzupełniać, to spełnimy. Fajnie to poza odcinkiem, to zawsze i trawę sobie już postawię, oj. Na tym będzie trawa, to jest trawa. Myślę, że powinno być, dobra. Zobaczmy, czy tu w ogóle wjedziemy. Oj, zapisywanie znów było. Tak, już działa. Tak jest. No to możemy do kosza trafić, może. Fuh! A woda wyleciała. Ale no halinka, no gdzie uciekać mi tu? Aha. To tylko tak ciężka już jest? Dobra, jest nasza. Piona. Dobra, 400 kilo. Trochę można tu popuszczać. Ok, można wyjechać. 288 koszty na się wyniosły. Dobra, 10 metrów musimy ustawić.
A tylko ponoć nawet z takim popiernikiem. O, jak tam idzie, to jest... Już takie nawet same szerokości nie mamy. Tego, ja mam tutaj ten taki parzówki. To on tego silnika. Patrz to, jak tam idzie, przez te dziwo. Kurde, tam chyba ośka mam wyrwaną, naprawdę. O, też go trochę podnieść. Dobra, idziemy do niego, patrz tak. O, patrz tak, zobacz tak. Patrz tak, poszedł jak dzik. Dziś będę sobie na szarku. Chyba staniemy, my to musimy tu talerzówką przyjechać. Aha, orać nie mogę, ale już talerzówką do kurde mogę po całość. Nawet na sąsiada pola wjechać. Okej. Okay. Bardzo fajnie pasuje z tą talerzówką. Czuję, że dość bardzo fajnie się z nią pracowało. Ok, tu jeszcze dokończymy. Ok, tu ani... O! Drzewo trochę. Nie, bardzo ładny zestawik, wam powiem. Dobra, opuszczamy. Tych trochę się ubrudziła ta talerzówka. No to taka talerzówka Gruber. Tam jakieś tam łapy, ale to bardziej talerzówka jak dla mnie. Dobra, i ostatni przejazd i możemy już się. No, jak teraz to zrobić? Dobra, tak zrobimy. Teraz już muszę nie będzie nigdzie jeździł, to można tu zostawić tą drogę. Zgasimy go, na kołucie zostawimy. A tym możemy tu zasieść trawy już na pełnej. Jeszcze nie ma problemu, tylko z tym worką zawsze tu prawie przy miedzach. Zawsze miedzy było gorsze zboże. I w realu, i w farmingu zawsze tak jest. Dobra, na pełny tutaj. Parę razy przejedziemy, będziemy ładnie siany. Patrzcie, jak tu jest to 360 stopni, jest tu te tekstury. Masakra, jak fajne. Bo mi się bardzo podobają te właśnie. Nie wiem, kto to zrobił, ale mniejsza z tym. Wiem, że on to robił akurat 360 stopni, bo widać, patrzcie, tu macie równe, tak, tu ma się tak trochę pod skosem. Chodzi by wystarczyło tam parę stopni, ale... Jak jest, to jest. To się cieszyć z tego, co się ma. A powiem, po raz pierwszy mi się zdarzyło na jakiejkolwiek serii, nawet poza nagraniami, żeby w tyle ciągników jechać na, więc pole jedno. Bo nigdy tak mi się nie zdarzyło jeszcze jechać. Tyle ciągników na jedno pole i robić wszelakie prace. Aż tak idealnie się zmieściłem tam.
Okej, tu trzeba cofnąć ładnie. I ostatni przejazd. Na pełne tu robimy już. I zobacz, będziemy mieć trawę już posianą. Będziemy pewnie siedzieć 5 minut. Jak to miało być? Dobra, to już będzie przyjęta ustawiona do siania. Tam się tu staniemy za Newfoundlandem. I to musimy go zgasić, a my się tu chwilę pooramy. I mam nadzieję, że się nie wtopimy. A, i tego hola tu mogłoby przynieść tu troszeczkę. Albo, dobra, zanieśmy go tam, żeby o nim nie zapomnieć. No dobra, pędzimy na pełnej. No prawie, jeszcze troszeczkę. No, halo. Jeszcze do przodu. No, halo. Tu też mu, tu jak leży. Dobra, lecimy. Na pełnej. To jak mówiłem, musiałem się przeprowadzić, bo to były żyźniejsze gleby na tej wschodniej dolinie. Tym samym nawet widzicie, że jest żyźniejsza jak dla mnie gleba. Chyba to czarna ziemia, się tu nie mylę. Albo jakieś jeszcze inne. Dałoby tu się napędy i to nieźle, ale idzie. Nie, stoimy już. I dla ustawienia to nie jest ciężko, tylko... Łuk musi uciągnąć i musi zaorać. To będzie trochę dla niego, to też jest ciężkie wtedy. Ale przód ma już ma załapane, więc pośpi się ładnie. Teraz na podwórkę trzeba podjechać znowu. Dobra, tu na pełnej. Dochodzimy pod górkę i na górce się zatrzymamy. Ale to ma takie ujęcia, ma nie możemy robić. Normalnie, a my tu się bawimy w te... Nie podnucę normalnie. Ja żartuję. No ale powiedzcie, że nie, klimat jest tu niezły. Na tej mapie dla mnie. Tu tam na pełnej widzę jedzie. No zaraz się zatrzymamy na tej górce. Okej. A więc to by było wszystko w dzisiejszym odcineczku. Mam nadzieję, że dostajecie tu dużo łapek pod tym odcinkiem, bo w końcu powraca ta nasza seria. Najbardziej chyba popularna. Na moim kanale. O, piękne takie zbliżenie. Bardzo wam serdecznie dziękuję za uwagę i do następnych odcineczków. Trzymajcie się, no i cześć!